Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzja hulajnogi. Tak to tutaj wygląda. Ogólnie model tej hulajnogi to jest Xiaomi Mi Scooter 3 w kolorze szarym, jak deklaruje producent, lecz no jak widać, ja bym tutaj się kłócił, czy to jest kolor szary, bo zdecydowanie bardziej to wygląda na biały. No i w dzisiejszym odcinku przejedziemy się tą hulajnogą, omówię zasadę działania, parametry, wspomnę też o aplikacji, którą producent dorzuca jakby do hulajnogi, żeby połączyć się z nią. Także no, tak to tutaj wygląda. No to tak, ogólnie zasięg hulajnogi na jednym ładowaniu to jest 30 km. Lecz no ja powiem w rzeczywistości, że jest to praktycznie nie do osiągnięcia, ponieważ jadąc na przykład w terenie górzystym, gdzie są jakieś góry, to raczej ten zasięg się skróci. Więc tutaj wiadomo, że to jest delikatnie przekłamane. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną hulajnogi, no to na trybie sportowym ona jedzie 20 na godzinę. Na trybie zwykłym, czyli D, ona jedzie 15. Jest jeszcze tryb pieszy, gdzie ona jedzie 5 na godzinę, ale ten tryb pieszy praktycznie nie działa, ponieważ delikatna górka i ona nie ma mocy, więc... Do prowadzenia hulajnogi jest. No jest do prowadzenia hulajnogi, żeby ona sobie po prostu jakby silnikiem jechała i żebyś nie czuł obciążenia, nie? Posiada ona 8,5 calowe koła, możesz tutaj nagrać te koła dokładnie, jak bieżnik wygląda. Z dodatkowych funkcji tutaj jeszcze powiem, że wiadomo, światełka, z przodu światło LED, z tyłu światło LED, to nagramy. Zaprezentujemy jak działa. Wyświetlacz również LEDowy, mogę pokazać jak działa wyświetlacz, tej może do cienia. Raczej nie będzie widać. Do cienia damy. Tak to wygląda. Tu są tryby. Podwójnym kliknięciem można zmienić tryb na sportowy, zwykły, drive. Jednym kliknięciem załączamy światło, jak widać tutaj świeci. Powinno być widać też. No, średnio widać. Jednym kliknięciem wyłączasz. Jest dzwonek w zestawie. W zestawie jest dzwonek, hamulec mechaniczny. Możesz powiedzieć. I to jest ogólnie EABS. I to tak działa, że z tyłu jest hamulec mechaniczny, a z przodu jest hamulec silnikiem. I to dużo daje naprawdę. Szczerze powiedziawszy, muszę przyznać, że ten hamulec silnikiem też bardzo dużo daje. Więc to jest bardzo przydatna funkcja. No ogólnie co tu jeszcze jest ciekawych funkcji? Jest tutaj funkcja odzyskiwania energii kinetycznej, mianowicie gdy zjeżdżacie sobie z górki i nie dajecie jakby gazu, to hulajnoga się Wam ładuje w jakimś stopniu. Oczywiście to jest minimalny stopień, ale może na dłuższym dystansie coś by to dało. Waga samej hulajnogi to jest 13 kg, także tutaj bez problemu można ją nieść. Jeszcze tutaj dodam, że na przykład niosąc ją po schodach możemy tym zaciskiem zjechać w dół, w ten sposób, złożyć sobie ją. Zahaczyć ją w ten sposób i bez problemu można ją nieść, ona nie waży dużo, dlatego to nie jest problem. Także potem w ten sposób ją się rozkłada, że cyk, robić tak, jest rozłożona. Tak, hulajnoga oczywiście też posiada stopkę, ale to myślę, że jest w każdej hulajnodze. Jest ona ogółem tutaj wytrzymała bardzo, także... Pokażę się tyle, światło jest. Jak najbardziej na plus, tak, jest tu światło stopu. Przy hamowaniu widać mruga. Tak, dokładnie. No. Dobra, także teraz, zapraszamy teraz, do testów. Do zjazdu teraz. Dobra, także jedziemy. Mam nadzieję, że widać dobrze, co się dzieje pod jakby kamerą, że widać hulajnogę. Jeśli chodzi o tryby, to wygląda to tak. Jest tryb drive, jest tryb S i jest tryb pieszy. Trybu pieszego testować nie będę, bo to jest logiczne do pchania hulajnogi. Włączę tryb drive, który umożliwia nam jazdę z prędkością 15 na godzinę. Tak jak widać, w tym momencie się poruszam z taką prędkością. I generalnie pod górkę, jeśli ja na przykład ważę 75 kg, to jest ciężko na tym trybie, ponieważ po prostu hulajnoga nie daje rady i trzeba przełączyć na sport. I podejrzewam, że wiele osób będzie miało z tym problem, dlatego ja tutaj powiem, że producent deklaruje bodajże maksymalny kąt wzniesienia 16 stopni. Ja bym się kłócił, ponieważ nieraz ja jeździłem pod górki, gdzie kąt nachylenia był na przykład 8 stopni. I były problemy z wjazdem, dlatego trzeba było przełączyć na tryb sport, gdzie jednak te wszystkie całe 300 W mocy były aktywowane i po prostu wtedy ona dawała radę, a na trybie drive po prostu było ciężko. Przełącz tutaj na sport, teraz się rozpędzimy bardziej, widać, że jedziemy teraz 20 na godzinę. Także tak to wygląda.
tutaj sobie zawrócimy. Jeszcze o zasięgu hulajnogi coś może powiem, parę słów. Wygląda to tak, no, tak jak mówiłem, deklaruje producent 30 km, ale to też wygląda w ten sposób, że te 30 km jesteśmy w stanie osiągnąć, gdybyśmy jechali ciągle płaską drogą, a jak wiadomo, żyjemy w Polsce i jest tutaj pełno wzniesień, górek, pagórków i no, ten zasięg się skraca po prostu. Ja tak myślę, około 25, może 20 robię. O tej, widzicie, po terenie też sobie daję radę, teraz po trawie przejechałem, nie było z tym żadnego problemu. Więc tutaj mówię, no te koła 8,5 calowe bez problemu sobie dają radę pod normalne tutaj pagórki, jakieś tam trasy bardziej terenowe, to nie jest problem, tak jak mówię, dla tych hulajnogi. Także no, tutaj jeszcze pokażę, jadę na trawę. Bez problemu, bez problemu. Dobra, także widzowie, jest jeszcze do tego aplikacja, to jest aplikacja o nazwie aplikacja Xiaomi. Tu jest, jak się zalogujecie, możecie się połączyć z waszą hulajnogą. Ja pokażę, jak to tu wygląda. Mamy pokazane, ile baterii w tym momencie mamy, średnią prędkość, to jeszcze jest. Widzicie, takie coś tu pokazuje. Podręcznik kierującego, no to jak ją prowadzić, tak? No i tutaj ogólnie są ustawienia hulajnogi, możecie tempomat, to jest za pomocą tej aplikacji włączyć wiele przydatnych funkcji. Więc tak to wygląda. Możecie też zablokować z aplikacji hulajnogę, gdyby na przykład ktoś wam ją ukradł, albo byście mieli takie obawy. W aplikacji możemy zablokować i wtedy nie będzie się jej dało włączyć. Dokładnie tak. No, tak z tego, co mi wiadomo, to w tej aplikacji, w sensie nie przez aplikację, ale można też tą hulajnogę odblokować, żeby szybciej jechała, usunąć te ograniczenia. Jest taka opcja. Jest. Są do tego specjalne programy, no może legalne to nie jest, ale nie jest to też wcale, tak uważam, no nie jest to głupi pomysł, żeby ją odblokować. No. To hulajnoga ogółem polega na tym, że przy 6 km na godzinę trzeba się odepchnąć i nacisnąć gaz. I hulajnoga w tym momencie sama zaczyna ruszać. Tak to wygląda. Ogółem hulajnoga jest skrętna. Moc ma naprawdę przyzwoitą, czuć jak rusza. I hamulec również jest naprawdę przyzwoity. Jeszcze nie wspomniałem o częściach, które mamy w zestawie. Ogólnie to, gdy kupicie sobie hulajnogę, przyjdzie ona wam w pudełku i będziecie mieli oponę i dętkę i taki specjalny wężyk z przeduszką, żeby napompować tą oponę. Jeszcze wam powiem teraz z doświadczenia taką sytuację, którą no, na stronie producenta na pewno nie doczytacie, to mianowicie bardzo trudno wymieniać tutaj oponę. Bez specjalnego sprzętu wymiana opony jest naprawdę bardzo problematyczna, w domu tego na pewno nie zrobicie, to już wam z góry mówię. Jest to mega trudne, opona jest sztywna, felga jest sztywna, bardzo trudno się to robi. Także lepiej wybrać się do jakiegoś serwisanta, który zajmuje się przed naprawą rowerów i przy okazji może wam zrobić hulajnogę. Więc ja z góry powiem, że jest to bardzo trudne do wymiany. Także no. Chciałem wspomnieć o takiej ciekawej rzeczy, która miała miejsce z moją hulajnogą. Nie wiem, czy to jest problem ogólny, czy wystąpił tylko w przypadku mojego modelu. A dokładnie chodzi mi tutaj o trzaskające stery, bądź tutaj kierownicę. Dokładnie chodzi o te miejsce, gdzie są tutaj te imbusiki. One są tu, po drugiej stronie też są analogicznie dwa imbusiki. One mi się raz całkowicie odkręciły, na hulajnodze były luzy straszne. Samo z siebie się to odkręciło, nie wiem z jakiego powodu. Dokręciłem i delikatnie strzela. Podejrzewam, że gdybyśmy to nasmarowali jakimś smarem, to by ten problem nie występował, ale no. Warto wspomnieć, nie? Bo może po prostu rzeczywiście jest to problem, z którym zmaga się większa ilość ludzi, więc po prostu myślę, że ciekawa informacja. Tutaj jeszcze nagramy sobie pudełeczko z hulajnogi. W takim pudełku ona przyszła. Jest ona dziś wielkości, nie wiem z czym to można porównać. No, ja pokażę tak. Nie wiem, czy będzie widać, ale no. Zmieści się spokojnie do bagażnika. I tutaj jeszcze mamy... Pokażę, to już nie będę czytał, to już każdy sobie może śmiało przeczytać. Takie... To są informacje, które są na stronie producenta zamieszczone. Tak, tak. To wszystko jest na stronie producenta. Oczywiście w opisie zamieścimy link do hulajnogi, więc nie będzie problemu. Dobra, także to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję tej hulajnogi. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja też jeszcze takim słowem końcowym powiem, że jeśli ktoś mnie zapytał, czy warto taką hulajnogę zakupić, to powiem, że ma ona trochę wad, tak jak widzieliście, na przykład zasięg, który deklaruje producent, jest no delikatnie przekłamany, ale mimo to ja bym hulajnogę wszystkim polecił. Jest to bardzo fajny środek transportu, wytrzymały. Możecie bez problemu sobie dotrzeć na przykład do szkoły, do babci, nie wiem. Nie ma z tym żadnego problemu, także po prostu uważam, że warto taką hulajnogę sobie zakupić.
No jeszcze nie wspomniałem o kosztach, to jest chyba najważniejsze. Cena tej hulajnogi, jak patrzałem, to jest około 2100 zł. Dlatego wydaje mi się, że... No... Cena jest trochę zawyżona moim zdaniem. Moim zdaniem cena jest trochę nieadekwatna do tej hulajnogi. Moim zdaniem trochę powinna kosztować mniej. Możesz też zdecydować na nieco tańszy model, na przykład są modele Mi Scooter 360 bodajże i ona kosztuje około 1700 zł na przykład, nie wiem ile dokładnie, bo to też te ceny się mogą różnić w zależności od sklepu, ale jest tańsza, no a macie wtedy mniejszy zasięg. Jak macie tam 20 km, to podejrzewam, że realnie będziecie tych kilometrów mieli 15, więc możecie się zastanowić, gdzie jeździcie, no i zdecydować się na ten droższy bądź tańszy model, w zależności od tego, jakie dystanse planujecie hulajnogą robić. Także ja ją oceniam pozytywnie, gorąco polecam do zakupu. No także dziękujemy za oglądanie.